Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek. Witam was w kolejnym odcinku z letniej Grand Prix w Deluxe Jump 4. No i ruszamy z kolejnym konkursem. Przenosimy się do Polski, do Wisły HS134. No i rozpoczyna już tradycyjnie Ryoyu, Koba, Yashi. Zobaczymy, jak dzisiaj zawody przebiegną. Aura nie za bardzo pomaga skoczkom. A i moje skoki, jak widać, pierwszy skok zepsuty już. 114,5 metra, bardzo niskie oceny. No i Ryoyu Kobayashi, no chyba nie zawojuje za dużo już w tym sezonie. W tym letniej Grand Prix w tym roku. No i Andrea Stiernen. Stiernen za to już lepsze wyjście z progu i od razu odległość lepsza. Noty też powinny być przyzwoite. No i w tej chwili z notą 123,7 prowadzi przed Kobayashim. Kolejny jest Jarko Mete. No i popatrzmy, jak właśnie reprezentant Finlandii sobie poradzi. Też na razie szału nie ma, ale proszę bardzo, takim skokiem od razu się poznaje dobrych skoczków. I Jarko Mete zalicza się do nich. 136 nota. No i ogromna przewaga nad drugim właśnie Andraszem Stiernenem, Timi Zajc. Młody Słoweniec dopiero wkupuje się w konkursy, ale ten skok dobry. Też wysoko oceniony, no i drugie miejsce tylko za reprezentantem Finlandii i William Rhodes. Pojedyncze punkty zdobywał już w tym sezonie. Ale może czas na coś więcej. No zobaczymy, na razie William Rhodes dobrze i powinien na drugie miejsce skoczyć. Wszystkie oceny prawie 19, oprócz Polaka, który dał 19,5. No i tylko za Finlandczykiem. Przepraszam, Finem, żeby nie było. Paul Brasme, pierwszy z Francuzów. No też zbiera jakby gdzieś nauki na razie i proszę bardzo. Czwarty, nie jest ostatni i skok też nie najgorszy. No ale tu troszkę więcej potrzeba. Richard Freitag. Niemiec też na razie nie może się odnaleźć w tej letniej Grand Prix. Choć, no teraz 129,5. Naprawdę pokazał klasę Niemiec. Chyba jego pierwszy taki dobry skok w tym właśnie roku. No i Noriaki Kasai. No Noriaki też musi budować sobie znowu punkty i pozycje. Kamil Stoch. Zobaczymy, ile reprezentant Polski jest w stanie tutaj skoczyć. Oj, Kamil nadal jest bez formy i nadal sobie nie radzi. Ósme miejsce Kamila. Zobaczymy, co tam dalej. No, Kamil spisał chyba już na straty te letnie Grand Prix. Władimir Zografski. Zografski. Fajny, dobry skok. Ósme miejsce, 122,5 metra. No ale wiemy, to będzie za mało. To będzie za mało i Zografski też chyba nie będzie zadowolony. Anders Fanemel z 11 numerem. Ależ daleko Fanemel tym razem. 131,5. Gratulacje dla Norwega. I Martin Omme. Omme krótko niestety. 10. lokata Martin Omme. No i popatrzmy na kolejnego, Wojtek Sztursa. No liczę na jakiś fajny skok Wojtecha. Wiem, że go na to stać i no szału nie ma. 5. 128,5. Ale może się dostanie z taką notą. Zobaczymy, tutaj wszystko się może stać. Kevin Bickner. Kevin Bickner, oj, Amerykanin troszkę chyba zepsuł. Będzie dzisiaj gorzej od Williama.
Dziesiąte miejsce, William na razie na czwartym dobrym miejscu, a Kevin Bickner dziesiąty, no będzie ciężko tutaj o awans z tą odległością i z tą notą w dodatku. Taku Takeuchi też jakby buduje się właśnie, stara się budować formę Japończyk, ale na razie widać, że kiepsko mu idzie. Trzynaste dopiero miejsce, bardzo słabo. Dmitrij Wasiliew. Ależ daleko! Rosjanin teraz zaskoczył potęgą swoją, 133 metry. Ależ wystrzelił nam tu z armaty Dmitrij. No i drugi z Niemców, Pius Paszche. Już mówiłem, zastępuje Severina Freunda, zobaczymy na jak długo. Na razie Pius Paszche słabiutko, ale dziewiąte miejsce jest razem z Polem Brasme. Też będzie ciężko awans. Michał Hajbek. No kto by pomyślał, że właśnie zdobywca kuli kryształowej zimy tak spadnie nisko, no. Jak widać, wszystko jest możliwe. Teraz niezły skok. Dobre oceny, trzecie miejsce. No i Jewgeni Klimow. Kolejny Rosjanin. No i 17, przepraszam, wyciągłem nosem, ale mam lekki katar. No i lecimy. Gregor Deschwanden, 20 numer startowy. Też na razie jakieś tam punkty zdobywa. Nie ma tu szału na razie w jego wykonaniu. No i ten skok również krótki. 15 dopiero miejsce. Daleko będzie. Manuel Fettner. Zobaczymy, jak tam Manuel się spisze. Też już do wieku dochodzi tego, którym powoli będzie trzeba myśleć o końcu kariery. Ale im starszy, tym lepiej. Piąte miejsce, 129,5. Niezły skok Austriaka, powiedziałbym. Jakub Wolny. No, Polak już tyle miał szans w tej letniej Grand Prix na podium, że aż po prostu prosiło się o to, a niestety raz chyba mu się udało tylko dobrze dwóch seria skoczyć. Teraz 16 miejsce. Również tak jak Kamil zepsuł swój skok. Będzie ciężko. Jernej Damian. On tutaj może też powalczyć. I o tym mówiłem. Drugie miejsce. 131,5. 3 dwudziestki nawet się pojawiły. Ale z Wasiliewem przegrywa. Andreas Schuller. Szwajcar naprawdę wystartował nieźle w tej letniej Grand Prix. I no może zimą będzie też się pojawi. Trener pozwoli mu. Na razie 12 miejsce. Nie ma szału, ale też nie jest tragicznie, powiedziałbym, bo to nie jest zły skok. Antti Aalto. Nadzieja fińskich skoków jak na razie zawodzi letnie Grand Prix. Poprzednim roku zimą było naprawdę fajnie, a latem widać coś tutaj nie wychodzi mu. 22 miejsce. Stefan Laje, zobaczymy. Też jakby fajnie wyszedł z progu. Ale niestety w drugiej fazie nie było tego dobrego przejścia, ale 10 miejsce jest. Na razie Niemcy nie najgorzej wypadają, więc może to jest ich konkurs. Jonathan Leroy. Jeden z dwóch Francuzów. No skacze lepiej od Pola Brasme, co pokazuje w tym skoku. Świetnie. Drugie miejsce, 132 metry. No i tylko 1,3 za Dmitrijem Wasiliewem. Karl Geiger. Też nadal jeszcze młody Niemiec, ale no musi powoli zacząć zdobywać jakieś sukcesy. Na razie jest 10 miejsce razem z Wojtechem Sztursą w właśnie 8 konkursie letniej Grand Prix. Tylen Bartol. Tylen Bartol. Krótko. Co jak co, ale liczyłem, że on tutaj skoczy dobrze. Gorzej od Timiego Zajca, gorzej od Damiana.
No i Denis Korniłow. On jako 30 numerem startowym skacze. Denis, fajnie to wyglądało, jest dobry skok, 9 miejsce dla Korniłowa, na razie Klimow tylko zepsuł chyba z Rosji. Dokładnie, no i Daniel Huber. Też młody Austriak. No i jakby krzywo wyszedł z progu, ale może coś z tego jeszcze osiągnie. Starał się do końca. I brawo, 127,5, troszkę niższe noty, 13 lokata Hubera. No zobaczymy, czy to starczy na awans. Robert Johansson. Jak tam Norweg spisze nam się tu. Ależ tu wyciągnął ten skok, brawo. 13 miejsce przed Huberem. 40 punktu dokładnie. No i Johan Andre Forfang. No wracający do jakiejś takiej miarę lepszej dyspozycji. Ostatnie lata nam były słabe. No i ten skok na 14 miejsce, czyli w środek stawki w tej chwili. Anze Semenić. Kolejny Słoweniec będzie chciał się tu pokazać z dobrej strony. O Semeniciu już mówiliśmy wielokrotnie. I proszę bardzo. Da się, 133, ale mimo wszystko 53,5 punktu za Wasiliewem. No ale Słoweńcy jakby pod koniec się obudzili. Yuki Yasato, chyba najlepszy z Japończyków. Nie, bo jeszcze chyba Chunshiro został nam na koniec. Yuki ja do końca ciągnął, no ale wiem, że on jest nadal młodym zawodnikiem i ma się uczyć. Te zawody właśnie mają go uczyć, jak skakać na takich skoczniach. No na razie najwyżej z Japończyków Noriaki Kasai 18, nie wróży to niczym dobrym. Takeuchi poza 30 już jest, no i Maciej Kot. No tu liczymy na Maćka. Maciej, będzie dobrze, będzie bardzo dobrze Maćka Kota 100, brawo. 6 miejsce, 132 metry, no i o takie skoki Maciek chodziło. W drugiej serii można jeszcze to poprawić. No a teraz Alex Insam. On także może jeszcze lepiej skakać, ale nie. Widać jak go trema zżera, kiedy wymagają od niego, żeby skakał daleko. 34 miejsce dopiero. No i Gregor Schierenzauer. Jak tam Gregor nam się spisze. Oj, Gregor wygląda to obiecująco. Jest świetny skok Gregora. Trzecie miejsce, 133 metry. Również wysoko oceniony. No i proszę bardzo, Gregor jakby nam tutaj zaczął pokazywać, że on też chce włączyć się dzisiaj o podium. Ala Momo, nie wygląda to obiecująco po wyjściu z progu. Choć chyba dalej od Alto i innych. 22, Mette 9, Ala Momo 22, no zobaczymy na ile to starczy. Jeszcze sporo na ich tutaj zostało na liście. Simon Amman między innymi. Jak tam Simon się spisze? Simon Amman, świetnie skok Ammana. Troszkę mi tam targało w locie, ale sędziowie na to nie spojrzeli i prowadzi razem z Wasiliewem Amman. Ależ tutaj średnia wieku jest świetna. Stefan Hula, też już nie młody zawodnik, ale dzisiaj zepsuł skok. Niestety, Stefana również żegnamy, tak jak i Kamila i Jakuba. No i musimy czekać na kolejnych naszych reprezentantów, a na razie Mariusz Lindvik. Młody, zdolny Norweg. Oj, 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 nie. To wyglądało kiepsko już na progu. I kończy się jego wizyta tutaj w Polsce, w Wiśle, na pierwszej serii. No i czekamy za kolejnym Polakiem. Piotr Żyła właśnie. Wiekowo bardzo podobnie do Stefana i Kamila, oni wszyscy, cała trójka. No i Piotrek również dołącza do tej elity. 40 miejsce dopiero. Kiepsko, kiepsko to wygląda. Sebastian Coloredo. Sebastian, on tutaj może dobrze skoczyć. I jest 20. Ojeju. Tutaj trzeba naprawdę daleko teraz skakać, żeby znaleźć się w 30.
Kilian Payer jeszcze, zapomnieliśmy o tym Szwajcarze. A on cały czas cichaczem, cichaczem radzi sobie świetnie. I proszę bardzo, co on wyczynia w tej chwili. Siódme miejsce, 132,5, ale też nota 140 punktów. Świetny występ. Etu Neuschwanstein. No, Szwajcaria może się cieszyć. Są następcy Simona Mana. A Finowie mają Etu. Etu, świetnie. No, jakby odbudował się Etu Neuschwanstein. Ósme miejsce, 12 mette. Ta dwójka Finów tylko w 30. No i Roman Kołderka. Czesi też nie mają się na czym oprzeć na razie. Cały czas jest tylko ten Kołderka. No i spora zentaczem się pojawi inny, 22 jak na razie, Sztursa wyżej, 17. No i Junshiro Kobayashi z 48 numerem startowym. Krótko będzie. Oj, bardzo krótko, więc chyba dzisiaj tylko Noriaki, chyba, albo żadnego nie będzie jeszcze. Noriaki jest 25 najwyżej właśnie z Japończyków, później Yukiya 28. I to na tyle, no, więc muszę czekać, czy któryś się dostanie. No zobaczymy. Daniel Andre Tande. Daniel Andre Tande, przyzwoicie. Ale na 25 miejsce. Ja nie mogę, jakie tu są teraz piękne odległości, no. 130 trzeba chociaż skoczyć. Siergiej Tkaczenko. Nadal bardzo wysoko w Kazach. Ale też sobie radzi w konkursach, widać niektórych. Ten na przykład mu się nie uda. 29 w tej chwili. No i czekamy. Kevin Malcev jako pierwszy. No, zobaczmy. Nie, Kevin też chyba się nie dostanie. Będzie ciężko. 28. Martin Omme na pewno się nie dostał. No i teraz największa niespodzianka jak na razie letni Grand Prix. Fatih Arda i Pcioglu. I nadal będzie niespodzianką. Nadal, bo 15 miejsce damy i daje mu awans do drugiej serii. I nadal będzie wojował. Zobaczymy, na ile mu to starczy sił. Mackenzie Boyklaus. Oj, Mackenzie, wyglądało to źle już na progu. Ale chyba do 30 się dostał tym skokiem. 21 będzie w 30. Kanadyjczyk Markus Eisenbichler. Również tak fajnie skacze, można powiedzieć, Markus. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj chyba coś się stało niedobrego dla niego, bo kiepsko jest. 38 miejsce dopiero. No i jeszcze trochę ich tu zostało. Andras Wellinger między innymi. Wellinger, Wellinger też daleko. 11 miejsce. No, Niemcy nieźle dzisiaj nawet wypadają. No i Clemens Aigner, jeszcze ten Austriak przecież został, on jest przecież letni Grand Prix zawsze wysoko. Więc tym razem również chce wypaść dobrze i ten skok jest dobry, 10 miejsce Austriaka. No, chylę czoła na razie. Halvor Egner Granerud. Norweg też się wdarł do reprezentacji. I proszę bardzo, jak sobie poczyna. Pięknie. I proszę bardzo, jaki skok. Szóste miejsce Halvora, najwyżej z Norwegów. No i teraz Czesmir Kozisek. No, on tutaj liczy na potknięcie przeciwników. Ale musi też dobrze skoczyć, a nie wygląda to na dobry skok. I nie będziemy go chyba widzieć w drugiej serii. 37 Czesmir dopiero. Kołderka 27, może dzięki temu Kołderka awansował. Może tak być. Zostało jeszcze paru. Stefan Kraft między innymi. Ale Stefana raczej zobaczymy w drugiej serii. Musi być. To jest dobra odległość. 16. Będzie musiał się przebijać. No i między innymi Dawid Kubacki jeszcze. Wicelider całego cyklu. No i będzie dobrze, będzie bardzo dobrze. Ależ tutaj Dawid postawi poprzeczkę liderowi. 10 miejsce Dawida, najwyżej z Polaków. No i kończy to wszystko Peter Preutz. Na tymczasowy jak na razie lider.
No i będzie tutaj walczył nadal. 15 miejsce po pierwszej serii daje mu awans do drugiej serii. No i daje możliwość walki po pierwszej serii. No niespodziewanie czy spodziewanie, Dmitri Wasiliew, Zimon Amman. No średnia wieku u nich to jest naprawdę świetna. Trzeci jest Anze Semenić. Dziesiątkę jeszcze uzupełniają Schlierensauer, Leroyd, Granerud, Damian, Peyer, Noisiainen i Fanem Elskubackim. No niestety jako ostatni do 30 awansowali Coloredo, Kouderka, Huber i Forfang. Tak to się prezentuje. No a niestety tylko dwóch Polaków w drugiej serii będziemy widzieć. To jest naprawdę ogromna niespodzianka. Czekamy na drugą serię. Zaczynamy. Sebastian Coloredo. Oj, będzie kiepsko. Tym razem nie będzie tyle szczęścia. 123,5 Coloredo. No i chyba on nie będzie miał dzisiaj tych punktów. Coś mi się tak wydaje. Roman Kouderka. O, Roman lepiej będzie na pewno. Piękny skok Romana. Stylowo również. I prowadzi. Popatrzmy na następnego. Daniela Hubera. On również tutaj będzie chciał skoczyć dobrze, Daniel. Zobaczymy, jak daleko będzie. Też nieźle, myślę. Na drugie miejsce w chwili obecnej. No i musi czekać. Może kilku popełni błąd na progu, albo skoczył bliżej. Johan André Forfang. Też myślę, że jego stać na lepsze jeszcze skoki. No, ale dzisiaj nie będzie takiego szczęścia. 128,5. Trzecie miejsce w tej chwili. No i Mackenzie Boyd Klaus. Ile skoczy Kanadyjczyk? Oj, zawahanie przy wyjściu z progu to jest niedobrze. I tutaj spadek na trzecie miejsce za Kouderkę i Hubera przed Forfangiem. No i Robert Johansson. Następny z Norwegów. Krzywe wyjście z progu, ale u niego to nie jest nowość, ale krótko. Zabraknie. Piąte miejsce za Forfangiem nawet. Więc tutaj Johansson musi czekać na błąd jakiegoś skoczka. No i Wojtek Sztursa. Oj, chyba się doczekał, bo Sztursa króciutko. Piąty mimo wszystko jest. Nadal Kouderka, Huber i Klaus na prowadzeniu. Na pierwszych trzech miejscach, przepraszam. No i Karl Geiger, 24 lokata. No, Geiger lepiej i na trzecie miejsce wskakuje. W chwili obecnej Niemiec. Kolejny jest William Rhodes. Dostał się do drugiej serii. No więc niech skoczy dobrze. No, ale on jak zawsze w drugiej serii psuje na maksa. No i to jest koszmarny wynik. Ósmy tylko przed Coloredo. Szkoda. Denis Korniłow. Oj, oj, oj. No i mamy chyba pierwszego pechowca drugiej serii. Dziesiąte ostatnie miejsce. No i Fatih Ardaj Pcioglu. Będzie daleko. Chyba mamy nowego lidera. Tak jest. Fatih obejmie prowadzenie. 132 metry. No, on zimą musi się pojawić. To nie ma nawet opcji innej. Bo to jest talent. Richard Freitag. Też nieźle, Richard. Drugie miejsce. Już tam Kouderkę i Hubera wchłonęli. Tą dwójkę, która się trzymała tak długo. No i Manuel Fettner, 19 po pierwszej serii. Zobaczymy, które miejsce. Trzecie miejsce w tej chwili Fettnera. Również wyprzedza Kouderkę i Hubera, ale za Ipciogu i Freitagiem, no. Stefan Kraft. Oj, no to Kraft chyba się wypisał już z tej letniej Grand Prix. Tym właśnie skokiem 13 miejsce. Razem z Korniłowem w tej chwili to jest dwójka, która nie zdobędzie punktów. Jarko Mette.
No, on za to może zdobyć kilka dobrych punktów, więc tutaj powinien się przyłożyć. I się przyłożył bardzo. Drugie miejsce dla Jarkomette, brawo. Wraca Jarkomette, no chyba czuje zbliżającą się już powoli zimę. No i Michael Haiback. Też nieźle. Powinny być wysokie oceny i są. Trzecie miejsce dla Austriaka. Wyprzedza Richarda Freitaga. 1/10 przegrał z Jarkomette. Niesamowita sytuacja. No i lider cyklu letni Grand Prix, Peter Preutz. Ale krzywe wyjście z progu Petera. No i kiepski skok, Peter. Oj, 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 9. miejsce. No to jest woda na młyn dla Dawida. Andreas Wellinger, 14. jest. Zawiódł Kral, zawiódł Peter Preutz. No i czekamy tylko aż Dawida kolej będzie. Wellinger daleko. Prowadzenie Niemca. No spada na drugie miejsce Fatih. No i Maciej Kod jeszcze przecież jest przed Dawidem. Tak się skupiliśmy na Dawidzie, że zapomnieliśmy o Maćku. A Maciek psuje skok niestety. 127, 10 dopiero miejsce Maćka razem z Peterem Preutzem właśnie. No i Clemens Aigner. Też jest wysoko w generalnej. Ale też chyba psuje. Choć nie powiedziałbym, to jest lepszy skok od poprzedników. 5. miejsce Clemensa Aignera. Wellinger nadal na prowadzeniu i Pcioglu 2. 3. Jarkomette. A już skacze Anders Fanemel, a za chwilę będzie Dawid Kubacki. Fanemel dobrze, ale 6. Więc tutaj troszkę straci. No i Dawid Kubacki, 10. po pierwszej serii Dawid. Ma szansę na dobry, bardzo dobry wynik. Wystarczy dobrze skoczyć, chyba troszkę zbyt pasywnie, ale jest dobrze. Jest dobry skok i jest prowadzenie nawet. Proszę bardzo, Dawid Kubacki prowadzi. No i jest dobry wynik. Czekamy tylko teraz na 9 jeszcze skoczków. Etju Noisiainen pierwszy. Ale on tego nie skoczy, jego presja zeżarła. On może zostać bez punktów dzisiaj nawet. 23. miejsce i tak jest. Będzie bez punktów dzisiaj Etu. Kraft z punkcikiem. No i teraz Kilian Payer, kolejny z tych młodzików. Ale on wytrzyma. On już trochę poskakał. Ale nie na tyle, żeby zepchnąć Dawida. 3. miejsce, spycha i pciągnął na 4. Wellinger dalej 2. I Jernej Damian, 7. miejsce po pierwszej serii. No i popatrzmy, ile on skoczy, bo tego jestem ciekaw. On też tego nie skoczy, to co Dawid skoczył. 129,5, też 3. miejsce, spycha Payera. Ależ tutaj cały czas walka trwa. Halvor Egner, Granerud. Jeszcze ten Norweg jest tutaj. Też bardzo groźny. Oj, on to skoczy. On to skoczy, czy nie? Prowadzenie razem z Dawidem Kubackim. No to nam nie przeszkadza, jak najbardziej tak może być. Jonathan Leroy. 5. miejsce Francuza. I czy wytrzyma tą presję? Wytrzymał, prowadzi. 132,5. No poza granicą totalnie Graneruda i Kubackiego był. No i Schlierenzauer, on też musi teraz bardzo daleko skoczyć. Oj, no i normalne. Gregor skacze i od razu taki przypadek się dzieje. 26, no niesamowity, ale punkt zdobył, no. Oj, Gregor, Gregor. Anze Semenić. Oj nie, on też nie wytrzymał. Ależ tu się podziało teraz. No jeszcze 2 ich została, 27 dopiero Semenić. Więc Schlierenzauer dzisiaj 2 punkty. No i czekamy na ostatnią 2. Wasiliev i Amman. Czy oni odbiorą dzisiaj zwycięstwo Leroydowi? Wasiliev na pewno nie. Więc tu już możemy się cieszyć, bo Dawid będzie na podium dzisiaj. 25 dopiero Wasiliev. No i czeka ostatni. Simon Amman. Zobaczmy jak...
Chyba wygrał. Chyba Simon wygrał. Chyba wygrał. Simon Amann wygrywa ten konkurs. Miażdży przeciwników. 133,5 w drugiej serii. I nota, no jest świetna. 4,1 przewagi nad Jonathanem Leroytem, który dzisiaj kończy jako drugi. Na trzecim miejscu Halvor Egner Granerud, ale z Dawidem Kubackim. No nie wiem, czy Dawidowi to nie starczy, żeby objąć prowadzenie w letni Grand Prix. Piąty Andreas Wellinger nadal będzie depczał po piętach. Halvor Egner Granerud również. Szósty Damian, siódmy Kilian Peyer, ósmy Fatih Arda Ipcioglu też się przesunie do przodu. Jarko Mette dziewiąty, dziesiątkę zamyka Michał Hajbek, najlepszy z Austriaków. Na ostatnich trzech miejscach punktowych jest między innymi Schlierenzauer, Semenić i Korniłow, tylko Nieuwisienen nie zapunktował. No i popatrzmy na klasyfikację generalną letni Grand Prix. Nie, nadal Peter Preutz na prowadzeniu 276 punktów. Na drugim miejscu Dawid Kubacki 274. Trzeci Halvor Egner Granerud 236 zbliżył się. Następnie Wellingers 219. Kraft 202. Eigner 200. Następnie Amman ma punktów 195, Fatih Arda Ipcioglu ma 184, Kozisek 177 i zamyka dziesiątkę Mackenzie Boyd Klaus. On ma tych punktów 174. No, następni Polacy to jest Piotr Żyła na 21 miejscu. On ma punktów 103, Hula ma 101, jest na 23. Maciek na 25 miejscu ma 93 punkty. No i tutaj jeszcze dwójka naszych powinna być. Jakub Wolny 43, 49. No i Kamil na 55, 23 punkty. Na ostatnich trzech miejscach Timi Zajc, Andreas Tiernen i Ryoyu Kobayashi, który jako jedyny jeszcze nie punktował. Może mu się uda, jeszcze ma szansę przez dwa konkursy. No ja dziękuję Wam w tej chwili za uwagę. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie o ocenie. Komentujcie, subskrybujcie kanał. Po więcej informacji, czy tam jakieś social media, zgłaszajcie się poniżej do opisu. Rozwincie sobie ten opis, bo tam wszystko jest. No i cóż, żegnam się z Wami, trzymajcie się, na razie i hej!